Maszyna, którą Państwu tutaj została zaprezentowana, to obrabiarka. Jest to dokładnie tokarka CNC z napędzanymi narzędziami. Jedna z najnowocześniejszych maszyn tego typu, potrafiąca wspomóc proces produkcyjny w bardzo automatyczny, szybki i elastyczny sposób. To jest jedna z jej podstawowych zalet. Również maszyna ta dedykowana dla naszych potrzeb wykorzystywana jest dla etapu badań laboratoryjnych, gdzie możemy testować nowoczesne narzędzia. Testujemy nowoczesne rozwiązania technologii, obróbki, czy także testujemy obróbkę nowoczesnych materiałów, zarówno konstrukcyjnych z obszaru materiałów do przemysłu samochodowego, przemysłu lotniczego, czy w ogóle nowoczesne materiały, nowe, wchodzące dopiero w użycie. I możemy właśnie się poszczycić taką obrabiarką wraz z kompletnym wyposażeniem, co umożliwia prowadzenie badań laboratoryjnych. Również studenci korzystają z tej bazy laboratoryjnej, umożliwiając prowadzenie projektów, ćwiczeń, czy wdrażanie technologii, która zostaje opracowana w innych, podczas innych zadań czy innych projektów. Politechnika Opolska. Liczy się Politechnika.